Dzień dobry, jesteśmy. To już prawie kwadrans po ósmej, a ze mną gościni w studio. Anna Pieczarka, dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy radia. I oczywiście radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, ale w tej nazwie, od której zaczęłam, Centrum Kultury i Bibliotek, jest zmiana. Jest zmiana i ta zmiana, można powiedzieć, że jest świeża. To taka, którą będziemy pamiętać, jeżeli chodzi o samą datę, ponieważ od 1 czerwca, czyli święta nas wszystkich, bo chyba do końca jesteśmy dziećmi, staliśmy się nową instytucją poprzez połączenie Centrum Animacji Kulturalnej. Wspomnę, ta nazwa animacji zawsze była trudna do zapamiętania. Była problematyczna. Z przedstawianiem pani dyrektor tak, pani też redaktor. Był pewien problem. Tak, i Gminnej Biblioteki Publicznej połączyliśmy się w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Stało się to poprzez głosowanie uchwały. Była to kwietniowa sesja i tak jak wspomniałam wcześniej, od 1 czerwca jesteśmy już połączoną instytucją. Ubyło jednego dyrektora? Ubyło. I z całą przyjemnością i też satysfakcją muszę stwierdzić, że zostałam powołana na dyrektora tej nowej instytucji. Czy to są zmiany tylko tytularne, czy dla mieszkańców, dla tych, którzy korzystają z tych instytucji, też są zmiany takie bardzo wymierne, odczuwalne? Ja nie tylko myślę, ale też i twierdzę, że połączenie tych dwóch instytucji posłuży nam wszystkim. Staramy się pracować cały czas w jak najlepszy sposób, żeby ta nasza marka, która świadczy o naszej jakości, była jeszcze lepsza. I tak też chciałabym, żeby stało się poprzez połączenie tych dwóch instytucji. Tutaj wspomnę, że procedura była bardzo długa, ponieważ ubiegły rok to była uchwała intencyjna. Później opinie od kolejnych instytucji, opinie oczywiście wszystkie pozytywne, końcowa opinia, pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozytywne pismo, jeżeli chodzi, pozytywna opinia, jeżeli chodzi o to połączenie. Więc to, co powiedziałam na początku, staramy się i będziemy się ze wszystkich sił starać, żeby ta nasza marka była jeszcze lepsza. I dodam, to, co jest najważniejsze, jest teraz wiele możliwości ubiegania się o środki. I właśnie poprzez połączenie tych dwóch instytucji chcielibyśmy, żeby tych środków finansowych pozyskać jeszcze więcej. Pani dyrektor, jaką liczbą osób pani teraz zawiaduje? Jaka to grupa? W tym momencie tych etatów jest trochę więcej. Nie zmieniło się nic, bo to jest tylko połączenie. Pracownicy wszyscy zostają ci sami. Ilu ich jest? Ja myślę, że około 15 etatów będzie. To sporo. I różne osobowości, jak sądzę. Bardzo różne osobowości, ale już od kilku lat współpracujemy ze sobą, rozumiemy się bardzo dobrze i teraz będziemy jeszcze bardziej starać się do tego, o to, żeby nasi odbiorcy, też słuchacze Radia RDN Małopolska, mieli jeszcze większą satysfakcję z tych wszystkich wydarzeń, które organizujemy. I o nich za chwilę też na pewno powiemy. Pytają słuchacze, pani dyrektor, czy nadzorowana przez panią akcja sadzenia kwiatów przez urzędników w różnych miejscowościach gminy Tarnów, to takie dbanie o wizerunek już przed wyborami samorządowymi, taka akcja PR-owa. Pani redaktor, drodzy słuchacze, ja tutaj nie będę gołosłowna, jeżeli powiem, że nie sadzimy aksamitek i nie dbamy o wizerunek tak i higienę, dokładnie. Po raz pierwszy ta akcja sadzenia aksamitek, czy inne kwiatów, czy nasadzenia skarb, to jest już akcja, która trwa kilka lat w naszej gminie. Czyli na stałe dbacie o wizerunek oczywiście gminy. Oczywiście, że tak. I dbamy o ten wizerunek już od kilku lat. Wcześniej nasadzaliśmy skarpy. Te skarpy będziemy dalej nasadzać, ponieważ pojawiają się kolejne nowe miejsca do nasadzenia i tutaj też będziemy starać się o dofinansowanie tych nasadzeń. A jeżeli chodzi o sam fakt sadzenia aksamitek, to ewentualnie to, co się zmienia w danym roku, to przykładowo zwiększamy na przykład o liczbę 1000 wsadzonych aksamitek, czy to, co pojawiło się w tym roku, a co mnie osobiście jako kobietę bardzo cieszy, pojawił się nowy kolor, piękny, bordowy aksamitek. Pani dyrektor, przeciągają się remonty wiaduktów kolejowych w Tarnowie. Po zamknięciu warsztatowej przy Krakowskiej zwłaszcza mamy taki prawdziwy drogowy Armagedon. Ja jestem ciekawa pani opinii, czy powinno tak być właśnie, że przed zamknięciem, przed dokończeniem remontu poprzedniego wiaduktu zamyka się kolejny, a w perspektywie jest zamknięcie jeszcze następnego. Mówię o tym, że około połowy czerwca zamknięcie ulicy Gumnickiej.
Pani redaktor, są dwa aspekty tej sytuacji, ponieważ na pewno wszyscy chcemy, żeby nasze miasto Tarnów, które jest bardzo pięknym miastem, szczególnie rynek, było bardziej zadbane, żeby powstawały nowe, wyremontowane ulice, nowe inwestycje. Tylko też jest druga strona tego medalu, czyli to nasze życie codzienne. To, że kilka razy czasem musimy jechać do tego tak zwanego miasta Tarnowa, bo ja mieszkam na terenie gminy Tarnów, więc jadę do Tarnowa, tak się mówi kolokwialnie. I teraz podam przykład, jeżeli chodzi o mnie. Dotychczas 9-10 minut to był czas, który ja poświęcałam na to, żeby dojechać na ulicę, dokładnie samochodem na ulicę Krakowską 19. W tym momencie sprawdzam to codziennie, jest 20-28 minut. Ja myślę tak, że dbając o to, żeby miasto Tarnów było coraz bardziej piękne, bardziej rozwinięte, starajmy się też tutaj z całym oczywiście uśmiechem do gospodarzy miasta Tarnowa planować inwestycje tak, żeby, ja nie mówię do końca utrudniać, ale żeby logicznie też popatrzeć na to, że tysiące mieszkańców, nie tylko miasta Tarnowa, ale ościennych gmin, dojeżdża do pracy, dojeżdża tutaj do innych instytucji, więc rozważajmy te inwestycje, czyli to, co pani redaktor powiedziała, wiadukt i praca przy wiadukcie, która już naprawdę sporo trwa, bo przejeżdżam tam kilka razy dziennie. Zakończmy tą inwestycję. Jest kolejna ulica Warsztatowa, która przysporzyła kolejnych korków, czyli dbajmy o miasto Tarnów, o to, żeby się rozwijało, ale też miejmy na uwadze to nasze życie codzienne. Trwa nabór wniosków w sprawie budżetu obywatelskiego Małopolski. Jesteśmy po cyklu spotkań konsultacyjnych. Ja jestem ciekawa, czy rośnie zainteresowanie, bo pamiętam, że w tamtym roku co do tego zainteresowania były zastrzeżenia pewne. I ja też pamiętam, pani redaktor, że prawie równo rok temu rozmawiałyśmy właśnie o tym temacie. Dzisiaj z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że budżet obywatelski został zwiększony o 2 miliony złotych. Jest to bardzo duża kwota. De facto 2 miliony złotych to jest kwota też, która obejmuje nasz, przypada na nasz region tarnowski. Wszystkie spotkania do tej pory już, które były zaplanowane do tej pory, odbyły się. Z informacji, które mam z Urzędu Marszałkowskiego, spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Myślę, że tutaj wspólnie z radiem w ubiegłym roku zrobiliśmy, mówiąc kolokwialnie, wielką propagandę wokół tego tematu i dzisiaj wiemy, że cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ też my jako mieszkańcy tego naszego regionu tarnowskiego możemy decydować o tym, co będzie się dziać. Ja przypomnę, nabór trwa już od 29 maja, skończy się 19 czerwca. Zachęcam wszystkich, żeby wejść na stronę Urzędu Marszałkowskiego. Tam jest po kilku poprawkach, uważam, że bardzo dobrze też i trafnie wprowadzonych, biorąc pod uwagę chociażby uwagi z ubiegłego roku, przygotowany formularz, który podpowie nam, jak go uzupełnić. Naprawdę jest to krótka inicjatywa. Przypomnę, jeżeli chodzi o te mniejsze projekty, czyli od 50 do 100 tysięcy, wystarczy akceptacja 30 osób. Natomiast te większe projekty, powyżej 100 tysięcy, a do 400 tysięcy, musimy uzyskać 60 podpisów. I konsekwencją naszego projektu będzie głosowanie. Głosowanie to jest przełom miesiąca września i października. Czyli tutaj kolejna nasza inicjatywa radnych wojewódzkich, naszych sołtysów, radnych gminnych, żebyśmy zajęli się propagandą, oczywiście pozytywną, wokół budżetu obywatelskiego. Czyli promocją. Dokładnie, promocją. Pani dyrektor, pani radna, jest szansa również na takie szybkie pieniądze w ramach trzech programów, nie tylko kulturalnych, ale także gospodarczych. Ja mam na myśli mecenat Małopolski, bodaj do dziś trwa tak, przyjmowanie wniosków. Tak, tutaj musimy się, pani redaktor, bardzo spieszyć, ponieważ kolejna do fajna godziny inicjatywa. Można składać wnioski? Do godziny 15, ale ja myślę, że najtrafniej byłoby po prostu wsiąść w samochód i przewieźć te dokumenty, żeby jeszcze dzisiaj mogły być złożone na dzienniku podawczym. Jaki projekt ma na szansę, ulicy Racławickiej, żeby dostać pieniądze? Ja myślę, że każdy projekt, który jest ciekawym pomysłem. Ja podam chociażby przykład. Rozmawiałam z państwem, którzy gościli u nas przy okazji Dnia Dziecka i mówią do mnie tak: pani dyrektor, chcielibyśmy u siebie zorganizować piknik.
piknik, czyli taka własna inicjatywa, to nie samorząd. Coś na szybko. Dokładnie, to nie fundacja, tylko osoby, które coś mają, coś fajnego do pokazania i chciałyby zorganizować. Ja proponuję usiąść, napisać szybciutko ten projekt i złożyć go w Urzędzie Marszałkowskim. Zapewniam, że każdy ciekawy temat zostanie w tym mecenacie Małopolski zapisany i to dofinansowanie zostanie przyznane. Spróbujmy jeszcze w takim razie odnotować dwa programy, czyli program kapliczkowy, mówiąc kolokwialnie, i drogi dojazdowe do pól, to też ważne. I zarówno to, co pani redaktor wspomniała, te dwa programy, i kapliczki, i drogi dojazdowe do pól, to są programy, gdzie jako radna wojewódzka składałam o większe dofinansowanie, jeżeli chodzi o zapisy w budżecie województwa małopolskiego, o zwiększenie tych środków. I tutaj bardzo się cieszę, ponieważ Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał 85 tysięcy większą kwotę, czyli de facto jest to kwota 340 tysięcy i aż 64 kapliczki zostały dofinansowane. Gdzie szukać informacji na ten temat? Wszystkie informacje, ponieważ w ubiegłym tygodniu, tydzień temu, w poniedziałek mieliśmy sesję, uchwała została pozytywnie zaopiniowana, a z kapliczek, które zostały między innymi dofinansowane, a które są bardzo bliskie i są w naszym regionie, to jest kapliczka w Porębie Radnej, w Jadownikach, w Lichwinie, w Zalasowej, w Zabłędze. Czyli myślę, że tymi terenami wszyscy się poruszamy i wszyscy będziemy mogli zobaczyć nowe, odświeżone kapliczki. Pani dyrektor, najkrócej jak się da, bo są też pieniądze na kulturę podzielone już przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Co dla regionu tarnowskiego w takim telegraficznym skrócie? Tak szybciutko, tych pieniędzy jest naprawdę sporo, bo prawie 44 miliony na cały obszar Małopolski. My jako region tarnowski dostaliśmy dofinansowanie około 7 milionów złotych i to, co warto wymienić, to na pewno Centrum Sztuki Mościce, kwota około 2 milionów złotych. Tarnowskie Centrum Kultury, 0,5 miliona złotych. Gmina Zakliczyn, 300 tysięcy złotych. Tu wspomnę salę wielofunkcyjną w ratuszu. Miasto Tarnów, zarówno teatr, jak i amfiteatr, też bardzo duże dofinansowanie. I chociażby miejsce, które jest na terenie gminy Tarnów, a które wszyscy jadąc drogą wojewódzką widzimy, to jest Stara Kaplica, gdzie dostaliśmy dofinansowanie niecały 1 milion złotych. Powstanie tam nowe Centrum Kultury i biblioteka bardzo nowoczesna. Mania pomagania to już też niebawem. Wspólna duża impreza doroczna Urzędu Gminy Tarnów i Radia RDN Małopolska. Zwykle pomagamy dzieciom chorym, biednym, takim, które potrzebują pomocy. W tym roku Baciary i Agnieszka Chylińska. A pomagamy komu? W tym roku na pewno pomagamy znowu trzem bardzo chorym dzieciom z terenu gminy Tarnów. W tym momencie komisja, na czele której stoi pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadzi rozmowy. Na pewno wiemy, że jest już pozytywna opinia rodzica, bo taką musimy uzyskać przy udzieleniu takiej pomocy, chłopczyka, który jest po operacji serca, wada serca bardzo duża i olbrzymie pieniądze, które są potrzebne na rehabilitację. I na pewno dla chłopczyka z Woli Rzędzickiej będziemy grać i kolejna dwójka dzieci pojawi się już w najbliższym czasie i to, o czym wspomniała pani redaktor, Agnieszka Chylińska, 20-lecie kariery zawodowej, znana nam wszystkim i nie ukrywam, że też dużym zainteresowaniem, bardzo dużym, cieszy się zespół Baciary, który po raz pierwszy gra w gminie Tarnów. Kiedy impreza? Przypomnijmy. Impreza 15 lipca, wtedy, kiedy jesteśmy. Ja myślę, że tak po tej pierwszej serii wakacji, czyli przyjeżdżamy na manię pomagania i po manii pomagania wyjeżdżamy na kolejne wakacje. Pani dyrektor, pani radna, ponieważ musimy kończyć, kolega już daje znaki wszelakie, że to już czas, to tak na koniec jeszcze wróćmy do tych wiaduktów. Może jakiś apel do władz miasta, żeby mimo tego, że to nie są inwestycje miejskie, bo są to inwestycje kolejowe, te remonty wiaduktów, może lepiej ponadzorowały terminy zamykania poszczególnych miejsc. Spróbujemy? Ja myślę, że pani redaktor już wszystko zawarła w pytaniu do mnie, więc apelujemy, żebyśmy chociaż na kompromis poszli z tych 20 minut kwadrans drogi dojazdowej, czyli postarajmy się naszym wszystkim kierowcom pomóc, żeby niekoniecznie w nerwowej atmosferze przyjechali do pracy. Anna Pieczarka, dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek i radna Sejmiku Województwa Małopolskiego z nami w poniedziałkowy poranek. Pięknie dziękuję, pozdrawiamy. Dziękuję i dobrego usłyszenia dnia dla pani redaktor i wszystkich słuchaczy.